Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Po tygodniowej przerwie powracamy z cotygodniowym cyklem. Rozsiądźcie się więc wygodnie, bo dzisiaj newsów będzie całkiem sporo. Zaczynajmy! Poznaliśmy wykonawców openingu i endingu nadchodzącego anime o nazwie Nobles. Dla przypomnienia, to trzeci projekt Crunchyrolla z webtoonem po Tower of God i The God of High School. Opening wykona Jay Jong, a tytuł utworu to Breaking Down. Ending zaśpiewa zespół Oh My Girl, a piosenka zwać się będzie Etoile. W tle widzicie najnowszy zwiastun produkcji, która premierę mieć będzie już za miesiąc. Drugi sezon serii anime Mahouka otrzymał dokładną datę premiery. Raihou Shahen wystartuje już 3 października. Przypominam, że sezon ten składać się będzie jedynie z 12 odcinków i obejmie cały arc o nazwie Visitor. 6 lat czekania na kontynuację anime. Dlaczego czasami twórcy każą czekać nam aż tak długo? Jak myślicie, dlaczego? Remake anime Higurashi no Naku Koro ni otrzymał nowy zwiastun. Wygląda na to, że kreska pozostanie zachowana. Ja cały czas nie mogę zrozumieć, po co tak szybko ktoś zabrał się za remake tego anime. Czy faktycznie aż tak się zestarzało? Nie wydaje mi się, no ale cóż, to doskonała okazja dla młodych widzów, by zapoznać się z ciekawą historią wioski Hinamizawa. Premiera w sezonie jesiennym tego roku, a dokładniej 1 października. Oto jest pierwszy zwiastun animowanego serialu na podstawie gry Capcomu, Dragon's Dogma. I jak wrażenia? Dla mnie wygląda to jak nowa wersja Berserka, czyli generalnie brzydko. Ale czy serial uratuje chociaż historia? Przekonamy się już 17 września na platformie Netflix. Wystartował już pierwszy rozdział mangi Burn the Witch, autora Bleacha. Z tej okazji w sieci pojawił się zwiastun animowanej wersji tego projektu. Premiera w japońskich kinach i na Crunchyrollu odbędzie się dokładnie 2 października. Na całość złożą się 3 odcinki. Wygląda to całkiem spoko. Ktoś już czytał pierwszy rozdział? Jak wrażenia? A, będzie to króciutka manga, bo składająca się tylko z jednego tomu, czyli 4 rozdziałów. Seria anime Kuma 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 Beer otrzymała nową zapowiedź. Yuna to 15-letnia dziewczyna, która rozpoczyna grę w popularny tytuł VRMMO. Dziewczyna woli zostać w domu i obsesyjnie grać w swoją ulubioną grę, niż robić cokolwiek innego, w tym chodzić do szkoły. Kiedy dziwna nowa aktualizacja daje jedyny w swoim rodzaju strój niedźwiedzia z obezwładnionymi zdolnościami, Yuna jest rozdarta. Strój jest nieznośnie ładny, ale zbyt krępujący, by nosić go w grze. Ale potem nagle zostaje przeniesiona do świata gry, walcząc naprawdę z potworami i magią, a strój niedźwiedzia staje się jej najlepszą bronią, jaką ma. Premiera odbędzie się już 7 października 2020 roku. O tak, mamy pierwszy zwiastun intrygująco zapowiadającego się anime. Seria anime Heaven's Design Team, bo o niej mowa, wystartuje w 2021 roku, a będzie to komedia opowiadająca losy Departamentu Nieba odpowiedzialnego za projektowanie nowych zwierząt. Dlaczego jednorożce nie istnieją? Dlaczego niektóre zwierzęta smakują lepiej od innych? Kto wygrałby w starciu węża z ptakiem? Dowiecie się, oglądając ten tytuł. Netflix potwierdził datę premiery swojego pierwszego hiszpańskiego oryginalnego serialu anime The Idun Chronicles, którego premiera odbędzie się w ponad 190 krajach od 10 września. The Idun Chronicles to epicka historia pełna emocji, przyjaźni i akcji. Netflix udostępnił pierwszy klip serialu, który przedstawia głównych bohaterów walczących o wolność Iduna oraz tych, którzy zrobią wszystko co w ich mocy, aby ich powstrzymać. Sezon będzie miał 5 odcinków po 25 minut każdy i jest adaptacją The Resistance, pierwszego tomu bestsellera o tej samej nazwie, napisanego przez Laurę Galego. To kiedy Polska? Kiedy polskie anime? Na przykład adaptacja komiksu Torgala? No, nareszcie. Haikyuu powróci już na pewno 2 października. W tle zobaczyć możecie najnowsze PV, gdzie usłyszymy opening w wykonaniu zespołu Super Beaver, który brzmi bardzo przyjemnie. Ending wykona za to zaprzyjaźniony z marką zespół Spy Air, a utwór zwać się będzie One Day. Ach, nie mogę się doczekać, teraz czekają nas same emocje. A na Netflix zadebiutował już 3 sezon Agretzko, który jest przemega świetny. Tak samo jest Great Pretender, którego pierwsza część liczy 14 odcinków i również dostępna jest już na polskim Netflixie. A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.